Witam wszystkich bardzo gorąco, kolejny odcinek Turm Oil. Moi kochani, tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, zobaczcie co się dzieje. Ostatnie 8 pól, nas jest czwórka, więc wychodziłoby, że zrobimy dwie eskapady, tak? Po dwie eskapady na każdego, potem przechodzimy do Landu Mroźnego, także tam będzie jakaś kraina lodu. I co robimy? Mamy 50 tysięcy i diament, więc zacznijmy od ulepszenia sobie, co nieco tutaj, tak, kreciki ulepszone. I tego size'a jeszcze nie ulepszam, poczekajmy jeszcze z hajsem. Weźmiemy sobie salonik i myślę, że mamy diament. I tak się zastanawiam, czy tego diamenta nie użyć, diamentu, bo mamy... Ogólnie tutaj wszędzie jest słabo. Gdzie byście nie poszli, to jest słabo. Ja dobra, bez diamentu, ja sobie go zatrzymam na chwilę, dobra. Więc oni tutaj się rozmieszczają. Może pójdziemy 21, 28, 30. Ja myślę, że to jest dobra miejscówka. Oni pewnie będą chcieli mnie wyrzucić. Nie, każdy poszedł gdzieś. No dobra, to ja też mam gdzieś. Lecimy, moi kochani. Let's go, let's go, let's go. Dobra, ulepszyliśmy tutaj. Dobra, ten gościu tradycyjnie dwóch. Może się uda dzisiaj znowu bez tego, bez kredytu ogarnąć, co? Spróbujemy może bez kredytu. Dobra, puścimy tak, wodze fantazji. I miejmy nadzieję, że trafimy od razu. Po szybkości. Dobra. Może wystarczy, czekajcie. W którym kierunku iść? Dobra, tu możemy iść. Czy mamy jakąś dobrą cenę na start? No kurde, serio. Kamień. To będzie jakiś frajerski teren. Ja czuję, że tu będą same kamienie. Samotne kamienie. O, dobra. Tu jest duży zbiornik. To mi się podoba. To mi się podoba! Dobra. Ulepszymy sobie tak. Weźmiemy sobie konika, żeby odbierał. Weźmiemy sobie silosik. Nie no, muszę... Wiecie co? Nie damy rady. Nie, naprawdę nie damy rady, bo... Chyba, że cena, czekajcie, chyba, że to ogarniemy bez kredytu. Może po raz kolejny to ogarnę bez kredytu. Ale będzie ciężko. Musiałbym tutaj sprzedawać. Dobra, niech te konie tutaj sprzedadzą to wszystko. To może ogarniemy, bo jest jeszcze dobra cena. Więc nie bierzemy kredytu. Koniki jeszcze dostawimy tutaj. Dobra, kolejny konik. Kolejny konik. I kolejny konik. Dobra, niech cztery konie tutaj po betonie jadą. I zrobimy bez kredytu. To będzie całkiem spoko. Dobra, musiałem tutaj zminimalizować grę. I jesteśmy. Dobra, więc sprzedajemy wszyściutko. Koniki niech nie stoją. Dobra, i teraz musimy tak, powiększyć sobie tą rureczkę. Tą rureczkę też sobie musimy powiększyć. Będziemy szybciej wydobywać. Pięknie. I za chwileczkę będzie grube wydobycie, naprawdę. Zaraz zarobimy grube hajsy. Zarobimy grube hajsy. Okej, idziemy. I wydobywamy. Jest szybsze wydobycie, będzie szybciej sprzedawana ropa. Jak widzicie, wszystkie wozy się tutaj szybko tego napełniają. Dobra, gruby hajs teraz dojdzie do nas. Kolejny gruby hajs do nas dojdzie. Dobra, i musimy dwóch rudych tutaj wystawić. Nie mam jak tutaj dojść, naprawdę. Mógłbym jeszcze ulepszyć taką rurkę. Dobra, gościu tam coś odnalazł. Wpuścimy tam kreta. Dobra, po prawej stronie rośnie cena jak szalona. Jeszcze niech sprzedają to wszystko. Oni tam sobie stoją. Dobra, tutaj odnaleźliśmy coś. No nic, musimy drilla zrobić. Musimy zrobić drilla, ponieważ to nie ma sensu. Musimy ulepszyć to. Dobra, po prawej stronie jest lepsza cena, więc niech oni tam sprzedają. Jak na razie lecimy bez kredytu. Dobra, kolejna szansa tutaj jest na szympansa. Zrobimy coś takiego, bo ja nie chcę z 500. Dobra, zrobimy bezpośrednio podłączenie. No i jakoś ten hajs leci, tutaj wam powiem. Możemy spokojnie tutaj przejść przez to wszystko.
sprzedajemy, hajsik jest, wozy sobie ulepszymy, żeby szybciej jeździły. A nie, to jest chyba ulepszenie, że są większe. Albo nie, że szybciej jeżdżą troszkę. Dobra, bezpośrednio, ale małe złoże, ojeju, jeju, jeju. No dobra, wpuścimy tutaj szympansa małego. I ulepszymy sobie tak, wydobycie, żeby było następujące. Mamy 1400, tutaj mamy kolejne złoże. Możemy śmiało sobie tak ulepszyć. Możemy sobie dwóch rudych tutaj wstawić. To złoże jest nawet duże. Dobra, ulepszamy od razu rurkę, bo to będzie zbyt wolno się wydobywać. Hajsy są. I na spokojnie. Ja jeszcze narzucam tutaj kretów trochę, bo krety trochę gazu nam znajdą. A nawet jak gazu nie znajdą, to odkryją nam planszę i będzie wiadomo, gdzie trzeba kopać. Dobra, cena już jest słaba. Niech jeszcze te dwa wozy to sprzedadzą i będziemy mieli dużo hajsu. Dobra. I już, starczy. Gaziu odkryty. Dosyć fajne złoże. Silosik możemy ulepszyć w tym momencie. Wydobycie idzie jak najlepiej. No ja nie wiem, oni już chyba nie odnajdą. To są jedyne złoża na tej mapie, tak mi się wydaje. No ale żadnego kredytu przynajmniej nie wzięliśmy. Kurde, ja zrobię w ogóle z tej mapy jakiś ser szwajcarski tutaj. Podziurkujemy to wszystko. Ojejku, ojejku, ojejku. Musimy ulepszyć to, żeby to tutaj miało jakiś sens. Ulepszymy silos. Dobra. Jeszcze powrzucamy sobie tutaj jakieś krety. One muszą nam odnaleźć gaz. Bo na razie z tego co widzę, to są trzy miejsca z gazem. Super silo, super silo. Dobra. Teraz tak, mamy słabe, mamy mało hajsu. Potrzebujemy zrobić super silos. No nie ma hajsu, musimy tutaj sprzedać. Dwa wozy niech sprzedadzą i będę miał na super silos. To nam wystarczy potem do końca gry. Dobra. Już jest spoko silos. Wozy się nie ogarnęły. A, przelewa się, szybko odbierajcie, dobra. I teraz musimy zrobić strukturę pod gaz. Musimy zrobić strukturę pod gaz i niestety czas goni nas, struktura pod gaz. Dobra, niech jeszcze tutaj dwa samochodziki jadą. Niech to sprzedadzą wszystko. Musimy sobie tutaj dołożyć. Dobra, sprzedajemy. Sprzedajemy wszyściutko. No w sumie dobra cena jest, to niech tam więcej tych dorożek dojedzie. Z trzy mogą sprzedawać bez problemu, żebyśmy mieli hajsy. Koniki, koniki, więcej koni, więcej koni, więcej koni, więcej koni. Dobra, niech jeszcze sprzedadzą, będziemy mieli pieniążki. I to tyle, moi drodzy, tylko się zastanawiam, czy w ogóle warto strukturę pod gaz robić. Czekajcie, sprawdźmy, co to jest tutaj. O, to jest konkretne złoże. No dobra, to warto jednak. Jednak warto zrobić. To po prawej stronie w ogóle zaraz będzie możliwość taka. Zobaczmy, jak to wygląda z tym gazem. Znaczy z tą ropą. A tu jeszcze tej ropy trochę jest. Powiem szczerze. Dobra, już niech nie sprzeda... A nie, może jeszcze z trzy wozy niech jadą. Bo jak mam sprzedać, to wszystko potem. Musimy ulepszyć sobie wozy nasze kolorowe. Zrobimy sobie drugi silosik. Dobra. Niech nie sprzedają już nic. Dobra, i lecimy ze strukturą. Teraz tak, tu jest struktura. A, mam nadzieję, że nie natrafimy na kamienie. Tu jest struktura. Tu jest struktura. Tu jest struktura. Czekajcie, czy tam warto jechać, czy nie? Nie, to jest za małe. No dobra. Okej, okay, i tu już nic nie ma. To moi drodzy, ja muszę po prawej stronie dopompować. A tu jest cena spada. No fuck, a tu szybko spada ta cena. A jolo tam. Ja sobie ją podpompuję. To nam wystarczy. To nam wystarczy.
No dobra. Szyb zamkniemy. No to lecimy. Pompujemy cenę po prawej. Co, ja nie mam pieniążków już? O matko. Musicie coś sprzedać. Dobra. Pompujcie, 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 pompujcie. Jeszcze, 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 jeszcze. No tu nie będzie szału. Dobra, sprzedajemy. No dobra. Sprzedajemy wszyściutko i po 2,5 to można sprzedawać, całkiem spoko. Nie mamy zbyt dużo koników. Szybko sprzedajcie to. Naprawdę, bo cena spada. Dobra, 20 parę tysięcy, jest całkiem dobrze. Oni to ściągną wszystko, doładują jeszcze z tego silosa po 2, ściągnęli to wszystko, zobaczcie, po prostu ściągnęli jak mocarzyka na długiej przerwie w gimnazjum. Wszystko pięknie. No i tyle. 37 tysięcy bez kredytu po raz kolejny, także na czysto zarobione, moi kochani. Zobaczymy, czy ominęliśmy coś. Złoże gazu, tutaj było jedno złoże, nie zauważyłem. Okej, bardzo fajnie to nam poszło. Zobaczmy, pewnie jak odkryję nowy land. Dobra, ja jeszcze nie wydaję pieniążków teraz, bo jak odkryjemy nowy land, to pewnie będę mógł coś nowego ulepszyć. Okej, moi kochani, więc teraz może użyjemy sobie... Może użyjemy sobie diamencika, co? Czy ja mogę użyć? Nie, nie mogę użyć diamentu. Co on mi mówi? Że at right increment price can be even more right. For a small personal donation, our price will stay above 0,72. Za 1300 ona będzie zawsze 0,72 w prawym. Tylko po co nam to? Nie wiem, nie płacę. No dobra, to lecimy. Gdzie oni się będą licytować teraz? Ta poszła na dół. Oni się tam licytują o tą miejscówkę. A może warto tam policytować trochę, co? Jak wszyscy tam jakieś info mają od Boga. Może pójdę tutaj. No dobra, i rozmieszczone. Więc moi kochani, to jest ostatnia już wyprawa. Lecimy. No moi kochani, teraz będziemy mogli spokojnie tutaj... Będziemy mogli spokojnie tutaj już ostatnią mapkę zrobić. Od razu sobie postawimy prawdopodobnie gdzieś w tym miejscu szyb. Tak, od razu lecimy. Może po raz kolejny bez kredytu się uda, co? Tak, myślę, że się uda. O! Tutaj coś było. Co to jest? Czy to jest gaz? Fuck. Chyba bez kredytu się nie obejdzie. Tym bardziej, że ceny są dobre. Dobra. Musimy wykopać coś. Kurde, nie wiem, w którym kierunku ja mam tutaj to ogarniać. Dobra, jest, znalazłem. Dobra, ulepszamy od razu. Bierzemy sobie tutaj. Tak, po lewej stronie możemy sprzedawać, czy nie? Nie możemy. Po prawej stronie możemy sprzedawać. Nie, też nie. Dobra, niech oni tam jadą. Wydobycie będzie szybciutkie. Chociaż po prawej stronie jest lepsza cena. Mimo, że jest i tak słaba, to jest i tak lepsza. Dobra, musimy dojść tam. Kurde, powiem wam. Różdżkarzy trzeba. Tutaj bliżej gdzieś. Na razie nie chce mi się tego ogarniać za bardzo. Niech oni jeszcze sprzedadzą, żeby dużo kredytu nie brać. O kurcze. To wrzucimy sobie tutaj. Ja widzę już to miejsce. Oni odnaleźli wszystko. Dobra.
wydobędziemy. Ja zaraz coś odnajdę. Ten kret szuka gazu. Wszędzie tam gdzieś. No dobra, idźmy. Musimy tam się przedostać, bo tu są małe złoża takie, maluteńkie złóżka małe. Chyba następnym ulepszeniem to będzie ulepszenie drillowania, bo bardzo wolno się przedostajemy przez to ziemię. Kurde, jaka cena? 0,20? Oszaleli w ogóle? Co tutaj? Kreta nie było? Halo, ogarnij się, krecie. No i co teraz? Będziemy musieli wykupić... drill. Serio? No to musimy kredyt wziąć, żeby to miało sens. Żeby to miało ręce i nogi. No dobra, idziemy. Pewnie na kamień natrafimy. Natrafiliśmy na kamień, niestety. Kolejny silosik. Stąd, dotąd. I tutaj jeszcze ten gościu nam pokazuje coś. Nie mam pojęcia zielonego gdzie. Ten gościu mi tutaj coś wskazał. A nie, mam go, dobra. Mamy miejscóweczkę. Powiem wam, że cena jest co najmniej śmieszna w tych sklepach aktualnie. Co najmniej jest śmieszna. 0,56 i 0,77. No, ja czuję, że tutaj się kasiory nie dorobimy za bardzo. Kurde. Prędzej jakiś odsetek będziemy musieli na kredyt uwalić. No dobra, niech tam już sprzedają koniki. Rudy jeszcze coś tutaj odnalazł. Powiem wam, że lipa. Coś ty tam, Rudy, odnalazł? Takie małe. Taką bździnę małą. To jak ja to mam w ogóle ogarnąć, co? Tam jest dobra cena, wszystkie kunie. Jazda, jazda, jazda. Ja już nie mam hajsu, ziomek. Ach, dobra. Musimy dojechać, 400. Połączone silosy, no muszę ulepszyć oczywiście, żeby to było. Ale na razie to olewamy. Kolejnych dwóch rudych musimy odnaleźć. Ulepszymy sobie trochę wozy, bo za wolno jeżdżą. Dobra. Coś ty tam odnalazł, ziomek? Pokaż. Tam coś odnalazł kolejny. No, może odnajdę jakieś tutaj diamenty czy coś takiego. Zobaczmy, co to jest za zbiornik. To nie jest jakiś mały zbiornik, ale nie jest jakiś gigant. Dobra, idziemy tutaj. Tu jest jakiś zbiorniczek. Idziemy do niego. I za chwileczkę się dowiemy, czy jeszcze coś tutaj jest. Różdżkarzy trzeba wrzucić jeszcze kolejnych. Tu, cena już za niska, ja sprzedaję za 0,75, jak po prawej stronie jest wyższa. Dobra, sprzedajemy. Dobra, tu musimy ulepszyć tą rurkę. Gościu coś znalazł. Gdzie on coś znalazł? Nie widzę go. Tutaj? Ale ja już się połączyłem, ziomek, tutaj. No to co ty to chcesz jeszcze? Co ty byś tam chciał? No dobra. Sprawdźmy, on coś tutaj znalazł. No ale to jest fajne złoże. No kurde, coś ty tu znalazł, ziom? Nie mam zielonego pojęcia, ziomek. O co ci chodzi? Naprawdę, nie mam zielonego pojęcia. Ten mi tutaj macha. Ciągle macha, że niby coś tu jest. Teraz tak. Tu musimy ulepszyć i tu musimy ulepszyć, żeby to większą rurą szło. Może tutaj? Ach, tu jest takie małe główienko.
No dobra. I teraz my mamy bardzo mało gazu. Znaczy ma bardzo mało tego, bardzo mało. Gazu jest dużo, tylko nie ma tego, ropy. Bardzo mało ropy posiadamy. I się zastanawiam, czy nie trzeba tych dużych złóż tutaj wszystkich podłączyć i ogarnąć to. Musimy sprzedać. Chyba tak musimy zrobić. Tu już będzie zaraz końcówka. Jak tutaj to wygląda? Tutaj za niedługo też. No to musimy to wszystko wydobyć. I niestety, ale to tak chyba musi być. Tutaj musimy to ulepszyć. I zaraz tu pójdzie tą rurką wszystko. Dobra, to idzie już szybciej. W tym momencie to idzie szybciej. To by szybciej też było wydobywane. Na razie nie będziemy szaleć z tym. No dobra, możemy to poszaleć troszkę z tym. Silosik. I będzie spoko. Okej. Musieliśmy tutaj ogarnąć to. No dobra, pięknie. Aż coś tam mięknie. No i nie ma hajsu. W tym momencie to musimy gaz podłączyć. Dobra, ja muszę gdzieś, czekajcie. Ja muszę z dwa wozy jakieś wysłać, żeby mi coś sprzedały. Okej. Z dwa wozy, żeby coś sprzedały. Bo ja nie będę miał hajsu na rurki. No dobra, i teraz tak. To możemy tutaj podpiąć zaraz. To możemy podpiąć... gdzieś tutaj, zaraz. Dobra. Po prawej stronie jest dobra cena. Czy ja tam chcę podpinać? Dobra, tam chcemy podpiąć. Okej. Tutaj sobie przygotujemy. Tutaj sobie przygotujemy. I tutaj sobie przygotujemy. No dobra, my będziemy po prawej stronie sprzedawać to wszystko. Idziemy. Moi kochani. Musimy to szybko wydobyć. Co tam jest? Ile tego jeszcze jest? What? Serio? Na, pieprzyć to. Musimy zamknąć. Close? Czy ja nie mogę tego zamknąć? O matko. Dobra, szybko. Ogarnijcie to. Sprzedajcie coś. Szybko, bo cena spada. Szybko, bo cena spada. Dobra. Dobra, podpinamy. Go. Pompujemy cenę. Ja wiem, że tam niepotrzebnie trochę ogarnęliśmy to. Ale my nie mamy zbyt dużo tych wozów. Znaczy nie mamy zbyt dużo zasobów na tej mapce. Dobra, za drogo nie sprzedamy niestety tego. Cena nie jest zbyt duża. Więcej kuni, więcej kuni. Sprzedamy to czy nie sprzedamy? Sprzedawać. Ło, ale złoże tu jest tego gazu. To poczekajcie, nie sprzedajcie jeszcze. Ale tu jest złoże gazu duże. To niech ona napompuje się konkretnie. I teraz sprzedawać. No, to ładnie. No, dobra. To tyle. To jeszcze otworzymy. Wydobędziemy to wszystko. I koniec. I koniec. Już nie ma nic. Nie ma nic do sprzedania. Wykończone. To pole było bardzo ubogie. Naprawdę, to było ubogie pole. Okej, ropy już nic nie ma. Końcówa.
Lecimy. Gazu jeszcze było gdzieś? Nie. Dobra, mało dostaliśmy. I ostatni land, moi kochani. Ostatni land w tym momencie. W tym momencie robimy... Czekajcie, czy to był ostatni? Tak, to był ostatni. Ej, to tak szybko nam zleciało? Zobaczmy, czy mamy jakieś nowe update'y. Nic. Nic. Size mogę powiększyć. Tu już chyba update'ów nie ma w tym momencie. Heart size to nie. Counter. Możemy sobie Countera kupić. Counter Strike, Global Offensive. Za 30 tysięcy myślę, że możemy szybsze drillowanie kupić. Dobra, moi kochani, to ja wam dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. I w kolejnym odcinku będziemy szaleć na nowych landach, na mroźnych krainach. Także do zobaczenia. Mam nadzieję, że będziecie łapka w górę i tak dalej. Jeśli chcecie kupić taką grę, to na dole macie link do serwisu, gdzie są tanie gry. No, jeżeli chcecie wejść na Facebooka, to lajkować Facebooka. Jeśli nie chcecie wchodzić na Facebooka, to nie wchodźcie na Facebooka, ale wejdźcie na grupę Steam i tam też możecie dołączyć do grupy Steam. I tyle. Trzymajcie się, miłego dnia, cześć.